W ostatnim meczu rundy jesiennej rywalem Nysy był spadkowiec trzeciej ligi, Górnik Wałbrzych. W tabeli ligowej przed tym spotkaniem Górnik Wałbrzych zajmował piątą pozycję, mając 22 zdobyte punkty. Górnik w meczach wyjazdowych wywalczył 7 punktów, wygrywając 2-1 z Polonią Stal Świdnica oraz Wiwą Goszcz. Punkt przywiózł Ząbkowic Śląskich, remisując 2-2. Ponadto poniósł 3 porażki, przegrywając z Sokołem Marcinkowicy i Bielawianką Bielawą 0-1 oraz Pogonią Oleśnica 0-3. Co zadecydowało o tych porażkach? W Bielawie rzut karny, też źle wykonany przez zawodnika, powinien być rzut pośredni dla nas. Także możliwe, że tam wynik by się skończył remisem 0-0, no ale no, niestety, no, błąd sędziego zadecydował, że przegraliśmy, no ale też no, gdzieś nie mieliśmy sytuacji, żeby się pokusić o zwycięstwo. No, w Oleśnicy po przerwie drużyna wyszła jakoś mocno zdekoncentrowana, straciliśmy 2 bramki ze stałych fragmentów gry i już się nie podnieśliśmy. Natomiast gospodarze spotkania MKS Nysa Kłodzków w tabeli ligowej zajmował 6. pozycję z dorobkiem 20 punktów. Na własnym boisku gra w kratkę. Potrafi ograć faworyta, jak choćby Śląsk Wrocław 2-1, ale ulec niżej notowanemu rywalowi, jak na przykład mecz z MKP Wołów, gdzie Kłodczanie ulegli 0-2. My mamy problem z drużynami z dołu i wszyscy to już pewnie wiedzą. Tutaj jest inna sytuacja, jest 2 punkty tylko różnicy w tabeli. Podobnie strzelone bramki, podobnie stracone bramki, więc jeżeli chodzi o statystyki, wyglądamy podobnie, ale jak wyjdzie na boisko, to się okaże. Wiem, że na pewno to jest drużyna, która jest tak jak i my, młoda, która też się buduje od nowa, bo mają nowych zawodników gdzieś tam ze Szczabna, z tego co mi chłopaki w szatni się powiedzieli. I wiemy, że grają ze swoimi kibicami. No, na pewno to jest tutaj dzisiaj, podejrzewam, kluczem. Jak będzie wyglądała ta sytuacja z dopingiem Górnika Wałbrzych. I to też się może przełożyć na grę naszą i ich i rezultat końcowy. Pierwszy raz w tym sezonie gramy 2 mecze z rzędu tą samą jedenastką. Nawet dzisiaj na odprawie przedmeczowej było to poruszane. Zawsze, tak jak wcześniej mówiłem, już staramy się rotować składem. Tydzień temu w Oleśnicy, gdzie Oleśnica, mimo tego, że zajmuje ostatnie miejsce, to jest drużyna, która się odbudowuje i naprawdę grała bardzo dobrą piłkę. I to nie był łatwy mecz, to zagraliśmy bardzo dobre spotkanie, podkreślam, z dobrym przeciwnikiem i wszyscy zagrali dobrze, dlatego dzisiaj też uważam, że nikt z nich nie zasłużył na to, żeby dzisiaj usiąść. Jak trzeba dziś zagrać, aby zainkasować komplet punktów? Jakie założenia na to spotkanie? Trzeba zagrać skutecznie po prostu. Jeżeli będą sytuacje, no to trzeba je wykorzystać. I wiadomo, kto strzeli jedną bramkę więcej, ten wygra ten mecz. Jak wygląda sytuacja kadrowa przed meczem z Nysą? Czy trener ma wszystkich zawodników do dyspozycji? No właśnie tutaj mamy zawsze problem z sytuacją kadrową. Dzisiaj nam wypadł podstawowy zawodnik Darek Michalak. Na kontuzję Achillesa uskarża się sobie Sierski, także wychodzi w pierwszym składzie, ale nie wiadomo, czy w czasie rozgrzewki już nie będzie korekty w składzie. Migalski dalej ma kontuzję od meczu z Bielawą, także no tutaj nie jest za ciekawie. Mecz MKS Nysy Kłodzko z Górnikiem Wałbrzych był zaliczany do meczów o podwyższonym ryzyku ze względu na obecność fanów piłki nożnej Górnika Wałbrzych. Nysa od samego początku spotkania przeważała nad zespołem Górnikiem Wałbrzych. Próbując zdobyć bramkę, niewiele jej brakowało, a udałoby się jej tego dokonać już w 8 minucie, kiedy to po rzucie wolnym Jacek Cebulski wybił piłkę w pole karne, którą wyłuskał Adam Bońkowski. Jednak dobrze ustawiony bramkarz gości zdołał ją wybronić. Później Nysa również stwarzała sobie wiele okazji do zdobycia bramki, jednak bezskutecznie. Górnik też próbował kontratakować, ale również bez skutku. Ostatnie 2 minuty pierwszej połowy spotkania wstrząsnęły gospodarzami. Najpierw bezpośrednio z rzutu wolnego zaskoczył Nysę Jan Rytko, zdobywając gola na 1-0 dla Górnika Wałbrzych. Nie minęło 120 sekund, a Górnik wygrywał już 2-0. Strata piłki przez MKS Nysę Kłodzko w środku pola zakończyła się golem na 2-0 dla Górnika Wałbrzych, którego zdobywcą był Mateusz Sobiesierski. I takim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa tego spotkania. W drugiej połowie, w 55 minucie, MKS Nysa Kłodzko za sprawą Mikołaja Łazarowicza wróciła do gry, a defensor MKS-u popisał się celnym uderzeniem z okolic 16 metra i było już 2-1. Wałbrzyszanie szybko, bo 5 minut później ponownie byli na dwubramkowym prowadzeniu za sprawą samobójczego gola Mikołaja Łazarowicza i było już 3-1 dla Górnika Wałbrzych. W 67 minucie spotkania za faul w polu karnym na zawodniku Nysy sędzia odgwizdał rzut karny, którego wykonawcą był Mikołaj Łazarowicz. Co prawda piłka została wybroniona przez bramkarza gości, jednak dobitka napastnika Nysy nie pozostawiała złudzeń.
złudzeń co do zdobycia bramki i było już 3-2. W 84 minucie zawodnik ten doprowadził do remisu, zdobywając kolejną bramkę i był remis 3-3. Górnik grał już w tym momencie w osłabieniu. Gdy za dwie żółte kartki plac gry musiał opuścić zdobywca drugiego gola, Mateusz Sobiesierski. Nysa poszła za ciosem i w 88 minucie po wykonaniu rzutu rożnego na odpowiedniej pozycji znalazł się Kamil Kowalski, który po przyjęciu piłki wyprowadził kocką drużynę na prowadzenie na 4-3. Przy jezdni dwie minuty później stracili drugiego zawodnika, gdy tym razem za dwa upomnienia zawody przedwcześnie zakończył autor pierwszej bramki dla Górnika Jan Rytko. Mimo gry w dziewiątkę, zespół z Wałbrzycha w doliczonym czasie gry miał dwa stałe fragmenty, ale to Nysa zdobyła piątego gola, pieczętując zwycięstwo. Wynik na 5-3 ustalił Jacek Cebulski. Niekwestionowanym bohaterem tego spotkania był zawodnik MKS Nysy Kłodzko Mikołaj Łazarowicz, zdobywca czterech bramek, w tym jednej samobójczej. O, niestety strzeliłem dzisiaj cztery. To była taka asekuracja, tak? No tak, no, piłka zmierzała do bramki, no chciałem ją wybić. No. Nie, że nieczysto trafiłem w piłkę, no po prostu skierowałem do własnej bramki. No. Ale się zrehabilitowałeś potrójnie. Tak, właśnie, można tak powiedzieć, że zrehabilitowałem się potrójnie. Ostatni hat-trick strzeliłem chyba w Młodzikach kilkanaście lat temu, to mi się nie zdarza, no jedną bramkę, dwie, maksymalnie trzy. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz strzeliłem. Chyba na treningu. Chciałem z tego miejsca podziękować wszystkim kibicom, którzy przyszli na ten mecz. Świetnie się zaangażowali, jak dla mnie przekrzyczeli kibiców Wałbrzycha i to dzięki nim wygraliśmy ten mecz. Jeszcze raz dziękujemy. Pierwsza połowa wyglądała tak, jak miała wyglądać. Chociaż na początku nas Nysa lekko spamsiła, ale później żeśmy strzelili bramkę na 1, na 2-0 do szatni. I drużyna, która ma charakter, która ma ambicje, która ma jaja przede wszystkim, ten mecz wygrywa 3-4-0, a nie jak debile, jak frajerzy przegrywamy 5-3 wygrany mecz. Już nie wspomnę o sytuacjach bramkowych, tylko o innych sytuacjach, które wystąpiły kartki i tyle. To jest niemożliwe, żeby wystąpiło takie coś, nawet na szczeblu czwartej ligi. Dla mnie to jest skandal osobiście, jest mi głupio, przykro, płakać mi się chce, nie wiem jak to nazwać. W pierwszej połowie mieliśmy przewagę z gry i z akcji do 43 minuty. Praktycznie nic nam nie groziło, nic się nie działo. Górnik cofał się w obronie na własną połowę. Nawet nie próbowali nas podchodzić do nas jakimś wysokim pressingiem. Ale do tego dochodziło to, że nie stworzyli sobie do 43 minuty nawet jednej sytuacji. My mieliśmy parę, nie powiem, że 100%, ale jednak my zagraliśmy tej bramce. I wyglądało to tak, jakbyśmy mieli to pod kontrolą. No, dwa jakieś głupie błędy, no bo tutaj tak naprawdę przy pierwszej bramce bardzo nieładnie się przeciwnik zachował, bo myśmy wybijali piłkę na aut, bo leżał zawodnik i chcieliśmy przerwać grę, żeby mógł dostać pomoc medyczną z boku, a oni nas gdzieś wybijali na tą piłkę, wyszedł jakiś głupi faul z tego i oni zamiast oddać piłkę, to zrzucają z tego wolnego. No to trzeba umieć zachować i gra fair play po ich stronie, no naganna. Ale jeśli chodzi o to, to też my się zachowaliśmy. Nie wiem, jak to się stało, że ta bramka wpadła w ogóle pierwsza. Chętnie obejrzę film i sobie to przeanalizuję, bo z ławki nie było tego dobrze widać. Druga za minutę później to już w ogóle konsekwencja tego, że gdzieś tam Michał się zamieszał w środku, brakło asekuracji, wszyscy byśmy wyżej. Dostał od nich zawodnik prostopadłą piłkę bardzo dobrą i skończył to najlepiej jak mógł. I 2-0 dla nich, gdzie my prowadzimy grę i to dosyć bolało. No, w szatni powiedzieliśmy sobie, że jeśli tak będą grali dalej drugą połowę, to 2-0 to nie jest wynik, jesteśmy w stanie to wygrać. No i do tego dążyliśmy. Na pewno przy 3-1 w drugiej połowie, jak już udało się na 2-1 strzelić i oni strzeli na 3-1, to tak troszkę te skrzydła opadły, no bo tutaj był gol kontaktowy, oni znowu na 3, no ale widać, że dzisiaj dzień Mikołaja Łazarowicza i to, co on dzisiaj zrobił, to się nie mieści w głowie i no, strzelił sobie hat-tricka, gdzie jedna bramka była lepsza od drugiej. Co tu dużo mówić, fajnie, jeszcze Kamil Kowalski wszedł z ławki i dołożył dużo w grze i jeszcze tą bramką piątą, czwartą od siebie. Piąta to już była konsekwencja wszystkiego i wydaje mi się, że jakby tak nas na zimno i my i oni przeanalizowali, to każdy wie, że byliśmy zdecydowanie lepszą drużyną. Do rozegrania tej jesieni pozostaje kłodzkiej ekipie jedno spotkanie. W 15 kolejce Nysa zagra na wyjeździe z liderem rozgrywek, zespołem Fotohigieną Gać. Relacja z tego wydarzenia również w kolejnym wydaniu tygodnika Euroregio Glacensis.